Ilona Januszewska. Przed nami program Na Pomoc. I historia małego, 4-letniego wojownika, u którego walka o życie zaczęła się od niepozornego guza przy oku. Alan mierzy się z nowotworem złośliwym. Jest to neuroblastoma 4. stopnia, czyli najwyższy stopień określający guza z rozsiewem do odległych węzłów chłonnych, wątroby, oczodołu, kości szczękowej, szpiku kostnego i skóry. Każda wizyta Alana i jego mamy u lekarza wiąże się ze strachem, czy nie ma kolejnego guza. Alan zawsze był energicznym i bardzo wesołym dzieckiem. Jak mówi jego mama, wszędzie było go dosłownie pełno. Uśmiechnięte, szczęśliwe i ciekawe świata dziecko. Aż nagle wszystko się zmieniło, a zaczęło się od niepozornego guza przy oku. Cześć kochanie, to Alan. Ale trzeba to chyba głośniej. No i cześć kochanie, to Alan. Wszystko będzie dobrze. Wygram z chorobą. Nigdy się nie badam. Co czuje matka, która dowiaduje się, że jej syn jest ciężko chory, że ma tę jedną z najtrudniejszych chorób na całym świecie, czyli nowotwór? Strach, niepewność, w głowie jest milion pytań, na które nikt nie da odpowiedzi. Jest bardzo dużo takich prośb, takich uratujcie moje dziecko, powiedzcie, że będzie dobrze, których nikt nie może spełnić, bo żaden lekarz mi nie powie tak, pani dziecko wyzdrowieje, tylko mówią, że tak, będziemy je leczyć, będziemy się starać wam pomóc. Ja dzień, kiedy dowiedzieliśmy się, że Alan jest chory, myślałam, że nie dożyję do następnego dnia, bo czułam taki ból. I przysięgam, byłam pewna, że się nie obudzę. Pojawił się guz i co dalej? Guz nie schodził. Zaczęło mnie niepokoić to, że on długo się utrzymuje. Zaczęłam się zastanawiać, kiedy w sumie on mógł go sobie nabić, bo w przedszkolu ciocie powiedziały, że nie uderzył się. Zaczęłam kojarzyć fakty, że w domu uderzył się 3 tygodnie wcześniej. No ale po 3 tygodniach guzy przecież nie wychodzą. Ten guz w sumie nie miał żadnego koloru, był w kolorze skóry. Alan zaczął bardzo dużo spać. Na to też na początku nie zwróciłam uwagi, bo on od kiedy się urodził, on przespał całe noce, więc dla mnie to było normalne. Ale potrafiliśmy wrócić z przedszkola o 15, pójść na spacer i on o 17 już spał do samego rana. I pamiętam, że wróciłam z pracy i jego oko było zniekształcone. Przez jedną noc to oko się zniekształciło, ten guz się zrobił jeszcze większy, z oka leciała mu ropa, z dziurki u nosa leciała mu woda. Więc pojechaliśmy do szpitala u nas w mieście. Lekarz nas zobaczył i on powiedział, że czegoś takiego nie widział. Przychodził koło nas lekarz i zobaczył Alana i zapytał, czy tego guza może dotknąć. I co się stało, że taki guz jest. I ja znowu powiedziałam, że nie wiem, co się stało. Nie przypominam sobie, żeby się uderzył. W przedszkolu też ciocie powiedziały, że się nie uderzył. To jest jedyny lekarz, który mi uwierzył na słowo. Dotknął tego guza i kiedy usłyszał od Alana, że ten guz go nie boli, powiedział, że idziemy na tomograf. Okuliści nie widzieli żadnego problemu, a guz przy oku Alanka w ciągu kilku dni z małego stał się wielkim, do tego stopnia, że zaczął deformować i zamykać oczko Alanka. Pamiętam, że Alan wstał po narkozie. Ciocia z nim została, ja poszłam do automatu po jakieś jedzenie i picie. Jak wróciłam, to kazali mi usiąść. Więc ja usiadłam z myślą, że już jedziemy do domu, że już jest wypis gotowy. Pokazali mi komputer, skan głowy Alana i widziałam, że się tam świecą 2 punkty. I powiedzieli mi, że Alan ma guzy. Więc ja się zaśmiałam i powiedziałam, że no przecież widzę. A oni powiedzieli, że to są guzy nowotworowe. Dla Alana to było bardzo ciężkie, bo bardzo dużo się działo i tak naprawdę codziennie coś było. Narkoza, czasami 2 dziennie. Bardzo dużo osób go oglądało. To też była taka ciężka droga, bo on na początku, jak tylko widział, że wchodzi lekarz, on płakał, nie dał się dotknąć, a było bardzo dużo rzeczy do zrobienia przy nim.
I to było bardzo dużo pracy włożonej ze mną, z całą rodziną, z całym zespołem szpitala. I bardzo im dziękuję, bo bardzo się nami zajęli pod kątem też psychicznym Alana. Był bardzo wystraszony, płaczliwy, nie wiedział, co się dzieje. Pamiętam, że pierwszy raz, jak wyszliśmy na dwór, było po tygodniu od diagnozy i dosłownie poszliśmy tylko do parku naprzeciwko szpitala. I jak wróciliśmy z tego parku, on bardzo krzyczał, że on nie chce, on chce do domu, że on chce się bawić zabawkami, że on chce iść do przedszkola i to było takie bardzo ciężkie wytłumaczyć mu, że on tu musi być i on szybko do tego domu nie wróci, do tego przedszkola nie wróci, do tych kolegów, koleżanek z przedszkola. Bardzo to było ciężkie dla niego. Kocham cię, Dyziu. Jak mnie głaszczesz? Pokaż. Szpitalny korytarz coraz bardziej wypełniał się strachem rodziców Alana. Pani ma złe doświadczenia z chorobą nowotworową. Tak. Kto zmarł jeszcze na tę chorobę? Prababcia, babcia, dziadek, wszystkie ciocie były już chore i 9 miesięcy przed urodzeniem Alana zmarła moja mama na nowotwór. Przerosło mnie to. Nikomu tego nie życzę, naprawdę. Kiedy dziecko łysieje, to ta choroba jest już taka namacalna i widoczna gołym okiem, bo dopóki on miał te włosy, to ja zdawałam sobie z tego wszystkiego sprawę, ale jednak trochę inaczej się czułam. Tak samo z wózkiem na przykład. Dopóki on nie wsiadł na wózek inwalidzki, trochę inaczej na niego patrzyłam. I pamiętam, że całą sobotę byliśmy na bawiani na samym dole i wróciliśmy na oddział i tak mu przyczesałam tego włoski gęste i mi zostały one w dłoni. I na następny dzień już musieliśmy je zgolić, bo to były też kwestie higieny po prostu, bo te włosy byłyby wszędzie, ale miał w kucie centralne. Więc to było niezwolone, żeby te włosy sobie tak fruwały. Nie wolno się śmiać. Nie wolno. Pamiętam, że tata Alana przywiózł maszynkę i trzymaliśmy go oboje nad zlewem i on tak bardzo krzyczał: tato, co ty mi robisz? Tato, puść mnie, mamo, zrób coś. I to ja pamiętam, że ja po prostu położyłam Alana i usiadłam na ziemi i zaczęłam płakać, bo nie mogłam tego wytrzymać. Ja wiem, że to się wydaje, że to są tylko włosy, ale też było bardzo obciążające. Padła diagnoza. Neuroblastoma 4 stopnia. Lekarze podjęli natychmiastowe leczenie. Od razu lekarze dali mi do podpisania zgodę na chemię ze wskazań życiowych. Wdrożyli nam chemioterapię. W przerwach pomiędzy cyklami były oczywiście badania obrazowe, biopsje, punkcje szpiku. Po chemioterapii mieliśmy pobranie komórek macierzystych do autoprzeszczepu. Potem mieliśmy operację wycięcia guzu z brzucha. Też kiedy otworzyli Alana, okazało się, że te guzy były zdecydowanie większe. Po operacji poszliśmy na megachemię i autoprzeszczep. To był najgorszy etap leczenia Alana pod kątem fizycznym i psychicznym dla nas obojka. Potem zaczęliśmy naświetlania radioterapii i teraz czekamy na kwalifikację do immunoterapii. Z czego się utrzymujecie? Z zasiłków. Jest zasiłek dla rodziców osób niepełnosprawnych i to jest koszt rzędu 2900 bodajże. Bardzo, bardzo trzeba uważać na jego wkucie centralne, bo to jest taki kabelek i bardzo łatwo można go wyrwać. Musimy też bardzo pilnować, czy on się nie otwiera, bo to jest taki klips. I kiedy on się otworzy, może się zrobić skrzep, więc bardzo tego pilnujemy. Alan też jest uczulony i sam sprawdza browiaka. Sam go potrafi otworzyć, zapiąć, oczywiście wtedy, kiedy go przypukujemy. Teraz jest już trochę lepiej, bo ta odporność mu się odbudowała. Ale pamiętam, że kiedy byliśmy w trakcie chemioterapii, to było bardzo ciężkie. My nie wychodziliśmy praktycznie z domu. Ta choroba jest nieprzewidywalna, tak? On może być już na końcówce leczenia, on może być w remisji, a może mu się zrobić sepsa. Nie wybiegam nawet za bardzo w przyszłość, bo życie w szpitalu mnie tego nauczyło. Na co dzisiaj zbieracie pieniądze?
na leczenie w Stanach Zjednoczonych, konkretnie na szczepionkę przeciwko wznowie choroby, bo Alan ma oprócz tego, że bardzo ciężki typ nowotworu, to mamy gen dodatni, który sprawia, że wznowa przyjdzie niemal na pewno. Każda wznowa jest gorzej leczona, ciężej się ją leczy, jest jeszcze większym ryzykiem, a szczepionka może temu zapobiec. Niestety jej koszt jest ogromny, bo to prawie że 2 miliony złotych. A czy Alan widzi pani smutek? Widzi czasami, bo nie da się nie płakać. Każdy mówi nie płacz przy dziecku, ale to są takie spadki energii czasami, to są takie wahania nastrojów. Nie płacz, mamo, będzie dobrze, wygram z chorobą. Że nie pójdzie do aniołków. Mówię, że nie pójdzie do aniołków, tak? Jest bardzo mądry, on bardzo dojrzał przez te 9 miesięcy. On, pamiętam, że weszliśmy do szpitala, on był taki, no taki dzidziuś jeszcze. Jest bardzo mądry, bardzo dużo z nim rozmawiam i bardzo mu tłumaczę. Ja bardzo długo się wzbraniałam przed tym, żeby mu powiedzieć, że ma raka, a tak naprawdę jemu to niewiele zmieniło. No powiedział, że okej, mam raka. Teraz to jest takie rozmowy. Wygram z chorobą, pokonam ją, będę duży, silny. Także tak wygląda nasze życie. W sobotę mnie bardzo pocieszał, bo już nie mogłam wytrzymać, schowałam się w łazience i zaczęłam płakać i oszedł mój mamo, nie płacz, mnie tak mocno przytulił i pocałował w czółko. Guz w ciele Alana miał 20 cm. Chemioterapia wyniszczyła czterolatka. Dopiero 2 tygodnie temu Alankowi odrosły włosy. Kiedy przyjmował chemię, chłopiec przelewał się przez ręce. Jak on był mały, Oliwia jeszcze kończyła szkołę, ja go pilnowałam. Czyli trochę przejęła pani obowiązki mamy Oliwii. No, to jest... To nasz obowiązek. Jest nas 3 siostry jeszcze. A u Alana nam to zostało wyrwane wszystko, z dnia na dzień. Ze zdrowego, mądrego chłopczyka czarprys nie ma. Od samego początku choroby widzimy jego zmianę fizyczną i to jest straszne. Ale ciężko. Ciężko wracam do domu, jak on na przykład przychodzę, a on nie chce się bawić, nie chce nawet na mnie spojrzeć, nie pozwala na siebie patrzeć nawet, bo ma takie dni. Nie pozwala na siebie tak. Patrzeć? Nie pozwala mówić do siebie. Co mówi wtedy? Dlaczego nie pozwala na siebie patrzeć? Nic, tylko krzyczy, nie patrz na mnie, nie dotykaj mnie, nie mów do mnie. On nie chciał strasznie iść do dzieci się bawić, ja też tego nie rozumiałam. Mówię, czemu on od tych dzieci ucieka? A później sobie przypomniałam taką rozmowę, jak ja jeździłam z moim synem do Warszawy i taka starsza pani powiedziała, że te dzieci, one nie chcą litości, nie chcą współczucia w oczach innych dzieci i to takie przykre jest. Teraz on jest już poza ścianami szpitala, ale te pierwsze miesiące, te operacje, te chemioterapie, ten przeszczep, po tym przeszczepie jak on leżał, to było najgorsze. Co dzisiaj mówi Alan, że kim on będzie w przyszłości? Wojownikiem. Wojownikiem już jest chyba teraz, prawda? Będzie najpotężniejszym wojownikiem. Zbieranie tak dużych kwot, bo to jest tak naprawdę prawie 2 miliony złotych, są ogromnym wyzwaniem zawsze i w przypadku jest ogromnym wyzwaniem przede wszystkim dla rodziny, dla najbliższych, ale też dla ludzi wokół, bo wolontariusze angażujące się w zbiórkę dają z siebie wszystko i wymyślają co rusz to nowe pomysły, żeby jak najszybciej te pieniądze zebrać. Wiadomo, no, jest mnóstwo potrzebujących, więc tak naprawdę to też jest ogromnym wyzwaniem, z którym musimy sobie dawać radę. Podstawą do tego wszystkiego jest takie nastawienie, że musi się udać. Jak to jest, kiedy ten pasek nagle osiąga 100% na zbiórce? Ojeju, mi się wydaje, że nie ma cudowniejszego uczucia, bo wydaje mi się, że po prostu kiedy już jest właśnie jest 100%, jest ten zielony pasek, to wydaje mi się, że to jest tak ogromna radość i tak ogromnie pozytywne emocje
I właśnie ta świadomość tego, że dołożyło się cegiełkę, właśnie choćby drobną wpłatę, udostępnienie. Kim chcesz być w przyszłości? Ja chcę być strażakiem. Nie chciałbym być policjantem. Aha, czyli chciałbyś być albo strażakiem, albo policjantem, tak? Ja chcę być policjantem. Chcesz być policjantem? Mhm. Czyli też będziesz miał super moce jako policjant, tak? Mhm. I będę łapać złodziejów do więzienia. Strach przed kolejnymi guzami jest paraliżujący, ale siła Alana jest jeszcze większa. Chłopczyk już wielokrotnie pokazał, że jest odważnym i wytrwałym wojownikiem. Jak sam mówi, ma supermoce, które pomogą mu pokonać chorobę. Państwo swoją mocą również mogą się podzielić. Każda złotówka w leczeniu Alana ratuje jego życie. Takim ratunkiem może być szczepionka przeciwko wznowie. Jej koszt to 2 miliony złotych. Dobrego dnia.